Kolejna bitwa to bitwa za sprawą Kasi Klimczyk i Kasi Jaźnickiej. Tak. Fajny wybór? Mhm. A jaka piosenka fajna? Jaka piosenka? Never Tears Apart in Excess. I też mogą widzowie znać to z wykonania Joe Cockera. Proszę. A jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, że ta piosenka jest fajna. A Kasia? Kasia też jest fajna, wiesz, zwykle Kasie są fajne. No ale tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie nam się śpiewało, prawda? To wtedy będę mogła powiedzieć, czy jest fajnie, czy nie. Jakie są twoje plusy i dzięki czemu możesz wygrać z tą Kasią, drugą Kasią? Wiesz co, nie wiem, dzięki czemu mogę wygrać, bo na to się składa bardzo wiele czynników. Na pewno wykonam ten utwór bardzo szczerze i całą sobą, że tak powiem, sercem i duszą zaśpiewam. I głosem też oczywiście, bo to jest The Voice of Poland. I po prostu będę sobą na scenie i to jest jakby wszystko, co mogę zaprezentować. A jak będzie w twoim przypadku? A w moim przypadku będzie tak, że wyjdę i zaśpiewam tę piosenkę najlepiej, jak będę potrafiła. Mam nadzieję, że stres nie spowoduje, że nie będę mogła wczuć się i przekazać tych emocji, które bym chciała. Nie wiem, no dam z siebie wszystko. Nie będzie łatwo. Wygra na pewno Kasia. Czekamy na bitwę ich dziewczyn. Dziękuję bardzo. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.